albo już nawet zapomnianych potraw. A ja będę teraz piekła knacia. Tak zwana barka ziemniaczana. I teraz będę to wszystko przygotowywać do pieczywa. Więc najpierw pobieramy ziemniaki. Taka surowa ziemniaki. A czy robić jakaś konkretna odmiana, czy obojętne jakieś ziemniaki? Może być obojętny. Obojętne ziemniaki mogą być. Nie mogą być różne ziemniaki. Nie muszą być czerwone, nie muszą być białe. Jakie są ziemniaki, takie mogą być. Więc strugamy. Teraz bierzemy tarkę. Będziemy trzeć. I będziemy utrzymać. To trzeba 2 kg ziemniaków. No, takie co najmniej 2 kg. I teraz utrzymamy ziemniaczki. A proszę bardzo, jeśli chcecie, proszę bardzo, spróbować. Proszę bardzo. Jak pani to nazywa, to się to wydawało takie proste, szybkie, że to nie zajmie dużo, teraz troszkę ciężej. Teraz jest. Mąki ziemniaczane, pieprzki, soli, no i cebulkę, to wszystko usmażone, jajka i wszystko się to, biane się wbije troszkę, żeby było pulchniejsze i do tego się dodaje, wszystko się miesza i wkłada się to wszystko do, miesza się i jeszcze na wierzch kładzie się bocze, kiełbaskę, wszystko się to piecze. Do 1,5 godziny i jest bardzo dobry i smaczna babka ziemniaczana, tak zwana knacz. Na pewno. A czy to jest ta prawa bardziej taka, która zajmuje dłużej czasu, bo jak zostawimy na wyjście, to raczej te dania, które pani przygotowywały, to były takie granicy 30-20 minut, a tutaj pani powiedziała, że ma się około 2 godziny. No to, bo to jest dość dużo ciasta i musi się długo jeść, więc musi być, bo to jest ciasto dalej rzadkie i musi się to zjeść, żeby to było dobre do jedzenia. A czy przygotowywała tam kiedyś tą potrawę z rodzicami? Tak, tak, w domu, z mamą. To
Możemy stare piekli, bo się dawniej chleb już piekło w piecu chlebowym. To się roszczem robiło z mąki żytniej i dziś na jutro i na drugi dzień się mięsiło i wyrastało to ten chlebuś i później jak wyrosło, wkładało się do koszyczków, do, nawet do jakiejś śliski wyrosło i później się na łopatę napaliło się w piecu chlebowym i później się wsadzało ten chlebuś do chlebu, do pieca chlebowego. Później jeszcześmy mieli takie, co mama babcia nam robiła, to z tego ciasta, co chleb się piekło, tak zwane popłomyki, to takie były popłomyki na łopacie, mama wkładała ciasto, rozkładała i później wzięła je pod cukrem posypała i na łopacie do pieca. I się tak pięknie upiekł ten popłomyk, żeby taki już obiódł i piękny i smakował nam, jak nie wiem, zawsze jedliśmy to z mlekiem. Mama nam zawsze mleka dała i tego popłomyka najedliśmy się, by był taki smaczny i dobry, że nie ma pojęcia. A przy tym chlebowym piecu, później jak mama ten chleb wsadziła, to zawsze nam knacia robiła, właśnie takiego, jak ja tu będę robić. A ty sobie taka potrawa na ciepło już nie ma. No więcej na ciepło, tak. Jak się piecze, to na ciepło się to je. Na a ciepło. Pani lubi tą potrawę, czy tak raczej sporadycznie? No sporadycznie, to tak okazyjnie, tak jak na dzień zmiata. A w domu, jak mam ochotę, to sobie tą piekę. I wszyscy w domu wiedzą. Czy teraz będziemy dodawać przyprawy, czy tak, teraz będziemy, smażyć. To troszkę odcedzimy na szlaku. Odcedzimy. O, to się odcedzi. Tak, żeby się trochę odcedziło, żeby to takie nie było rzadkie ciasto. Czy ja dopiero, czy to jest taka masa jak na placki ziemniaczkowe? O, coś takiego, tak. Więc teraz to się to tak robi. Teraz będę dawać małkę, czy małkę przyprawy? Będę to wszystko widzieć. Teraz będę smażyć słoninkę. Będę smażyć słoninkę, kiełbaskę. Teraz będziemy kroić, tak? Tak, teraz będziemy kroić słoninkę. I w ten sposób jak na przykład na schwarki? Tak, tak. A do tego będziemy, to będzie się sama słoinka. Nie, nie. Czyli jeszcze z jakim śląskiem. Ze swoimi dziećmi też, z córką i nawet z synami, że przygotowywała. To stale piekłam. To jest bardzo dobra potrawka i później się kroi w paseczki i z mlekiem, czy z herbatką. I już to coś lubi, to wypędza. Wystarczy do 2,5 kg ziemniaków, trzeba takie dwie, no takie duże cebulki włożyć. A jak są małe cebulki, to 3. I później cebulkę kroimy bocze,
To znaczy, że wszystkie te inne sekcje, które się znajdują, też będą podsmażone. Podsmażone, tak. Podsmażone. Także jeszcze na wierzch zostawię takie. No to na całą blaszkę to trzeba dużo tego. Trzeba bocztu około pół kilograma i co najmniej pół kilograma boczku i kiełbasy też trzeba z pół kilograma do takiego, do takiej blaszki dłużej trzeba co najmniej pół kilograma jednego, pół kilograma drugiego, no i słoninki tak ze 20-30 deko, żeby coś było. A czy do tej potrawy listki też na przykład dodawane czosnek? Jest. Czosnek jest dodawany. Czosnek jest dodawana. Cebulka jest dodawane. Wszystko. I pieprz, i sól, i czosnek. Wszystko jest dodawane. Więc. A pani jak już smaży te wszystkie mięsa z cebulą, czosnkiem, to do nich dodaje się te ziemniaki. Tak, później się wszystko miesza i wszystkie produkty się dodaje i miesza się i wykłada się na blaszkę. I później jak to wszystko się jakby zasmaży, to się piecze w piekarniku. Tak, tak, wszystko, to się wszystko piecze w piekarniku. Będzie się wszystko lecieć. A na ilu stopniach? W 200 stopniach Celsjusza się piecze tak około 2 godziny. A nie może pani, dlaczego tą potrawę nazywa się kwapką i mleczaną? No bo to jest wszystko ze śmiałów. Tylko to można gnać. Właśnie. Tak zwane, to jest stare, dawne powiedzenie gnać. To tak zwane, dawniej mówili gnacie, a teraz mówię o babki ziemniaczanej. Teraz wkładamy do tego cebulkę. Podsmażamy tę cebulkę. Na to i podsmażamy. I później
Bierzemy, jak się już podsmaży to wszystko. O, zaraz będzie. Dodajemy pudro. A to jest takie ziemniaki, przecież były takie miały kolor żółty, a teraz nie gorączkowe. No, bo ziemniaki nie mają kolor. Jak się je... Tak. A jeśli zauważyłem, jak ten utarła, to one miały taki brązową barwę. Tak, to miały taką brązową skórkę. Czerwone to jest, że ziemniaki czerwone, ale mogą być to i żółte, i białe. No, różne gatunki są różne. W takim razie, jaka jest ulubiona potrawa Pani wnuków, którą Pani przygotowuje? Najlepsze dla nich to ziemniaki gotowane i kotlety, surówka. Albo kapustka gotowana, najwięcej surówki z kwaśnej kapusty, z gotowanej kapusty. Jest bardzo najwięcej to. I są też, mówią, zapiekanki, które są też przekładane. Ziemniaczki, ser. A Pani lubi bardziej potrawy starodawne, czy może nowoczesne? Ja to więcej lubię starodawne. A teraz młodzież lubi nowoczesne. Mam pytanie, ponieważ kiedy Pani wkładała już różne składniki tutaj na patelnię, zostawiała Pani kiełbasę. I czy ta kiełbasa będzie jeszcze robiona z jakimś innym? Na wierzch będzie kładzie. Tak, żeby było. Więc teraz do tego wkładamy to. I jeszcze czosnek mam. I będzie Pani dawać taki cały czosnek, czy raczej? Nie, raczej posiekam. Ja powinnam to przysmażyć, ale będzie i tak. Będzie miał taki bardziej wyczulony smak. Tak. Jeszcze czosnek to ma taki to do siebie, że jest taki wyczuwalny. Wyczuwalny, tak. Więc będzie tak. Czosnek. W taką kosteczkę tniemy, żeby to było apetyczne, smaczne i dobre. Więc co dodajemy? Teraz dodajemy. Pierwszy był. Wszystko się daje do smaku. Wszystko smakowało, więc się dodaje troszkę soli. A co tu jest w tej wersji? A tu jest mąka ziemniaczana, tylko że mam w woreczku. Więc... A dużo się daje tej mąki? Daje się 2 do 3 łyżek mąki. Ale ja tutaj jest na równym domu. Tylko jedno łyżkę i pszennej mąki tak samo dajemy 2 lub 3 łyżki, ale ja dam tylko jedno, bo nie trzeba dużo. Teraz wbijamy jajko. Trzeba dać do takiego, do takiej blaszki, na tego knacia, trzeba dać 4-5 jajek. Całe. Więc żółtko wezmę, tu białko oddzielę i wbiję tu. To wbiję, bo nie mam czepaczki. Żadnego ciasta się nie robi i jeszcze troszkę śmietany teraz wykładamy na blaszkę, tylko to musi być troszkę mniejsza blaszka, ale
Tu jest tak, jak tu jest, więc wyłożymy na blaszkę. Będziemy kroić takie, jak tu nie było pieczenie, będziemy to kroić takie kwadraciki. Tak, 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 tak. To wszystko wymieszamy. I to wszystko musimy rozsmarować na całej powierzchni. Tak, tak. Na całej powierzchni, jak jest dużo ciasta, to jest cała wymiana. Więc nabierz. Wygląda, jak pani kładzie to mięso zrobione, pizzę. Tylko, że właśnie, tylko że właśnie pizza w środowisku często nie ma ten taki, ale no tak właśnie nie tak przypomina. Więc to jest wszystko ładnie przygotowane. Tego nabierz wszystko i to wkładamy do piekarnika i pieczymy w temperaturze 200 stopni co najmniej półtorej godziny. Bo to jest blaszka dość duża, dużo ciasta jest, więc trzeba to dość dłużej piec, bo to są ziemniaki, więc trzeba to dłużej piec. Więc to wszystko teraz biorę i wkładam do piekarnika. I zamykamy i pieczemy, nastawiamy na 200, na 200 stopni. Więc musi odchodzić od pampy, więc później bierzemy ładnie to od. On pewnie jest miękki w środku. Tak, tak. I odkrawamy normalnie nożem. Powitamy Was, dziewczynki, na dzisiejszym takim właśnie spotkaniu robienia ciastek, ale to u nas będą ciasteczka tak zwane amoniaczki. Dlatego, że ja, jak byłam w takim wieku jak wy, bardzo też lubiłam piec. Ale moja mama była taka już starsza, bo już w tym roku skończyła 99 lat. Ale w ten czas, tak, ona już miała do 50, to już nie potrafiła. Ona z tych swoich młodzieńczych lat to tylko robiła najbardziej ciasto drożdżowe, prościuteńkie, tak zwane placki same, tak się nazywały, posmarowane jajkiem drożdżowe, kroiliśmy kromki, smarowaliśmy masę i to było nasze takie ciasto świąteczne, niedzielne. Natomiast później ja to robiła też takie bułeczki, też na drożdżowym cieście, to tak się nazywały bułki gomułki, dlatego, że robiła po prostu taki placuszek, wgniatała swoimi rękami. Nie był to ser, naprawdę, bo tak dawniej nie umiały kobiety sera. To był tak zwany twarożek. I do tego twarożku miała jajko, to wbiła troszkę cukru, a później jajkiem podała, tak zawsze robiła tak zwane lico, że one są ładne. I tym żeśmy się zajadali. A w międzyczasie to właśnie piekały takie ciasta, tak zwane amoniaczki. Też były tu w piecu, bo dawniej nie było takich luksusów, jak obecnie są kuchenki elektryczne czy gazowe. I też zawsze byłam ciekawa na takie ciasta. I też chodziłam do mojej koleżanki, gdzie jej mama piekła też w piecu chleb, też starsza kobietka. No i właśnie zawsze robiła te ciastki. Smakowałyśmy się w tych ciastkach niesamowicie. Ale dzisiaj pokażemy, to znaczy, jak robimy tak zwane te amoniaczki. Do tego nam potrzebne to są takie składniki, że mamy mąkę, cukier, puder, tak, amoniak, mamy jajeczka, tutaj są jajeczka, mamy tłuszczyk, palmę z murzynkę, troszkę smalcu, który daje kruchość, śmietanę. Ile się daje śmietany? Ile to tak się mówi? Ile mąka zabierze dziewczyny? A więc przystąpimy do robienia. Kasiu, jeszcze masz tu siku gdzieś podać.
No proszę. Ciastka nazywają się amoniaczki, bo do nich wydaje się amoniak. Tak. Amoniak ma to do siebie, że im te ciasteczka będą duże, tym one będą mieć kruchość i wilgotność. I do tego w pewnym stopniu przyczynia się właśnie smalec, że on daje tej kruchości. I one, jakbyście te ciasteczka weźmiecie sobie do domu i później w tym za dwa dni czy za trzy dni spróbujecie, one będą jeszcze lepsze. Bo ten amoniak tak, on tak odbilży po prostu te ciasta i one się nie popsują, mają swój charakterystyczny smak i zapach, natomiast nie jest zawsze kochane. Jak będziecie robić czy ciasto, pamiętajcie, najważniejsze jest przesianie. Przesianie mąki tak zwanych suchych składników. Bo jeżeli my tą mąkę przesiejemy, tu zrobimy z mniejszej porcji, dlatego że tam mamy dużo ciasteczek, ale tu mamy z 1/4. Czyli to jest pszenna mąka. Tak, mąka pszenna, tortowa, bo tu pani przyniosła, więc wsypiemy mąkę. Dalej. A dlaczego takim ważnym? Sitem. To sitko powinno być. No proszę za takie pani tu odpowiedzieć, to się daje rzecz. Dlaczego właśnie trzeba przesiewać tą mąkę? Ta mąkę, jeżeli przesiejemy, to, że jakby coś tam gdzieś było niepotrzebnego, to w dodatku przez sito, jak się przesiewa mąkę, ona się spulchnia. Ona daje pulchność. Ona jest inna, nie jest zbita, jest bardziej puszysta. I do tego właśnie damy łyżeczkę amoniaku. Nie, mama właśnie też czasami robi ciasteczka. Przeważnie robi moja ciocia, bo ona bardziej lubi się zajmować takimi rzeczami. I jak moja mama piekła i byłam trochę młodsza, zawsze się zastanawiam, dlaczego te ciasteczka się nazywają amoniaczki. Zobaczcie, jak one padły. To ma taki intensywny, prawda? O, aż się łezka. Tak, bo jak robimy dużą porcję, to wiadomo. Natomiast dzisiaj zrobimy z mniejsze porcje, ponieważ jest nas mniej, to możemy zrobić pusto. Dodajemy amoniak, dodajemy właśnie cukru pudrę i też damy odpowiednią proporcję cukru pudru do tej. Ja właśnie pierwszy raz słyszę o czymś takim jak amoniak, bo nigdy nie słyszałam w ogóle o takim przyprawie. Tak, damy też do tego cukier, zobaczcie, to odkładamy, żeby nam to nie przeszkadzało, mąkę zostawiam i to tylko spokojnie sobie przesiewam. To nie jest nic, co my tu mamy takie duże sito, no bo pani Oleńka nam ma takie duże sito, nie? Ależ to świetnie robi, bo zobaczcie, te składniki, tak zwane suche składniki, one się wszystkie przemieszają razem i później będziemy jeszcze dokładać. To się bardzo szybciutko robi. O, przesypiemy tylko tym. Tak jak na przykład cukier puder, jak się... Tutaj właśnie daliśmy też cukier puder, tak. Żeby nie było żadnych grudek, żeby było dobrze się nam... Cukier puder się jest do sitka, żeby nie było tych takich grudek, tak. Ale nie, żeby tutaj grudek nie było, widzicie. I już o, to już raz to sobie przeczemy nawet tym, no bo wiadomo, że nam szkoda tych. O, tak, i już mamy to właśnie wszystko połączone, to odstawiamy na bok, połączymy i teraz jeszcze tylko delikatnie weźmiemy nożem, wymieszamy to, żeby się nam wszystkie składniki ładnie połączyły, żeby nie było, że tutaj troszkę tam z jednej strony wejdzie. Jeżeli robimy większą ilość, wkładamy tuż, żeby nam było zawsze lżej, to my ścieramy na tarce. Tak jak jabłuszka ściecze na tej tarce, to ścieramy, ponieważ tu mamy małą porcję, to możemy sobie o troszkę dołożyć właśnie tłuszczu palmy w tym przypadku. Może to być masło, ale nigdy nie daje masła. Długo dajemy ten smalec, ale ten damy łyżeczkę. Smalcu do tego jeszcze, bo tak jak mówiłam, smalec daje to, że kruchość tak. Super, wiecie wszystko. Będziecie świetnie kochali. To margaryna to musi być konkretnie taka, czy może czy musi być konkretnie? Ja wam powiem, ta jest tak zwana z murzynkiem, to jest zawsze
jedna z tych lepszych. Margaret to znaczy lepszych, może bardziej wypróbowanych. I to teraz my to musimy wszystko sobie poczapać proszę. Bo nie, tutaj się nawet nie warta ścierać na tarewce, bo tu jest szybciutko zarobimy. Może właśnie chcecie popróbować, jak się robić. Co? Zaczynamy. Bardzo was proszę, chodźcie. Jedna, raz, druga. Zawsze zbieramy wszystko mąkę. Ładnie zataczamy, żeby nas to proszę. Majeczka, tak? No, to proszę. No. I odważnie. Światową, także ona nie potrafiła, bo tam nie wiem, co tam mówili. A ja jak zobaczyłam, że ja
chciałam, żeby coś umieć, żeby coś potrafić. No i trochę sama, trochę zawsze mieć. Nie miś ten, kto zaczyna, ale miś ten, kto kończy, prawda? No. A mój zeszedł z najmłodszych lat, Można i też później. Tak, i one nawet do tygodnia i dłużej mogą w pudełeczku. O ile dadzą je rzeczy, nie? Bo co będziemy mówić, to tak jest. O. I tak nawet sobie możemy przyspieszyć, żeby to nie było. Tak, o. A czy do amoniaku dodajemy też także mleko, czy samo śmietanę? Śmietanę dodajemy, raczej śmietanę. Można je w mleku później moczyć, żeby zjeść. No ja wiem. Jak będą suche, to tak. Ale one nie są. Bo amoniak to zawsze ma to, że on tak zwanie odwilgotnieją. Nie? Tak, to już mamy. Tutaj teraz możemy w ten dołeczek. Majeczko, chodź. I chodźcie obie dwie. To macie jajeczka. I tak. Jedno możemy wbić całe jajko. Możesz dać radę od białka. No to dobra. Proszę. Majeczka, wbić całe jajko jedno. A ty nad wywarkiem sobie białko wyrzucił. No, albo tutaj sobie białko wyli. Całe, tak, ty daj całe. No, a ty białko od. No, chodźcie, nie bój się, mamy drugie. Jak wyjdzie, dobra, złapiesz paluszki i wyjdzie. Już dobrze. No, o widzisz. O, brawo, widzisz? Super się. No, będziemy widzieć, jak będzie miało. Jak będzie coś, to jeszcze jedno rzucę możemy. No. Jeszcze jedno możemy na czubko. No. Widzicie, będziecie. No. O. Nie bój się, jak nie to w paluszki puścimy przez palce i tylko żółtko zostanie. Tak, super, brawo. No, a mam ten kolega. Do kosza, tak? I teraz lekko możemy dołożyć teraz jeszcze do tego, tylko tak z łyżeczkę na razie śmietany, bo nie wiemy, jaka będzie konsystencja, prawda? Więc do tego dodamy. Łyżkę, bo to dwie łyżeczki śmietany. I teraz możemy końcem zrobić w tym dołeczku tylko zamieszamy, jak to się mówi, pozwólcie, zakłuczamy. O, ja wam pierwsze za ciasto tylko zamieszam, a wy spróbujecie sobie potem jeszcze bardziej ciasto wyrobić. Dobra? A amoniaki, tak? Jak się zrobi to ciasto, jak się już kształty. Tak. To później amoniak się smaruje jajkiem. Tak, zaraz mam ten zębek. Tak, to już nie będziecie robić. Ja nie będę, bo wy jesteście, macie sprytne rączki. I co to by było, jakby praktyki nie było, nie? A jeżeli chodzi o tamte białka. To już białka tamte nie korzystamy, bo to tak jak to się mówi, jak nasi to ich kurki zjedzą i to się wykorzysta. Mamy fajną konsystencję ciasta. Mamy. Jajek, to można przecież białka też. Ale bo białko jest anemiczne, nie? No, a teraz jak jeszcze macie chwilkę, rozbijcie małe jajeczko do kubełka, całe, tak, i damy, Stasiu, podaj dziewczynkom widelec, żeby to rozbić jajko do posmarowania. Ja to tylko zrobię proste sam, wy sobie go jeszcze wyrobicie, zobaczycie, czy to taka konsystencja może być. Nie wydaje się, że no właśnie. Czy podbieramy wszystkie okruszki? Nie każdy nasz okruszek to kawałek ciastka, prawda? No właśnie. Zbijmy. Do zbierania, do wyzbierania. Chodź Marieczko, pogniecisz troszkę ciasta. Zobaczysz, jakie ma konsystencję. O. Tak, ja troszkę posypię. Zawsze troszeczkę posypujemy lekutką mąką, żeby nam ciasto nie. I teraz sobie po prostu my pracujemy ciasto. Nie? O. I tak sobie pognieć go, żeby go dopieścić. No. O. Tak sobie. Po tego nie tylko do stolnicy, proszę bardzo. No. Ja ci posypię tylko troszkę mąką. A ty sobie go pieść. No. I przyjada, nie bój się, rączka cała, paluszkami. O właśnie. No. No.
popieść ciasto, popieść. Jak będziemy smarować jajka, to jeszcze będziemy cukier. Tak, tu położy pani w sypie na talerzu cukru i będziecie sobie, jedna będzie ocierać kędzelkę, a druga włoży sobie do tego. To jest sama filozofia, dlatego bardzo szybko się to robi. Bardzo fajnie. Ciasto ma wypieszczone, podłożymy ciasto. Prosimy panią o wałek. Będziecie próbować wałkować, czy mam troszkę? No, która będzie troszkę wałkować? To jest takie grubsze ciasto? Tak, to jest, jak to mówią, że amoniaczki powinno się rozwałkować do grubości 5 cm. 5 mm. Dlatego, że one rosną w ten sposób. One się nie rozszerzają, tylko rosną do góry. I amoniaczek, jakby był cienki, to by była taka blaszka. Nie miałby tego smaku ani niczego, więc najprawdopodobniej. Która teraz chce sobie powałkować? Proszę bardzo. Ja przełożę, powałkuj sobie. No. I w ilu stopniach pieczemy tego ciastka? Jeżeli by było to z termoobiegiem, więc pieczemy na 160 stopni z termoobiegiem. Natomiast jeżeli tak, to pieczemy w 180 stopniach na złoty kurek. Nie, kochana, raczej, no będzie może, przełożymy jeszcze na tą stronę, troszeczkę, jeszcze już nie dużo, bo już mamy dosyć takie grubawe ciasto, raz i dwa, i raz jeszcze i dwa, dobrze, super. I teraz, dlatego, że jeżeli bierzemy jajkiem i cukrem, to już to nie trzeba, chyba, że będziecie wolały upiec same, bo raczej amoniaki to się tak robi, że ich się macza w jajku i w cukrze. Ale dawniej jeszcze robili tak, ale ja praktykowałam w domu, że jeżeli się posypie cukrem i tylko się przejedzie wałkiem, nie są takie fajne, są anemiczne, nie mają tak zwanego lica. Nie są takie złociste, tylko są takie anemiczne. Blade, no bo co, nie, no co, czym ja? Jak się nie pomaluję, to i nie. Teraz proszę was, chodźcie, weźcie sobie foremeczki i starajcie się bo to jest mało, ale tyleśmy zrobili, żeby było szybciej. No. I po brzegu, serduszka jedna, druga. Fajnie wam wyjdzie i na bok. I tutaj tak, o, i sobie paluszkiem, o, tak, jak nie tego, to paluszkiem. No, i serduszka, kwiatuszki. Wasze ciacha, waszej roboty. Trudno, prawda? Jeszcze tu wyjdzie serduszko? Czy małe? A spróbuj. Tak. O. No, da się? Dobra, zagnieciemy jeszcze raz ciasto. Zagniecie ciasto jeszcze raz. O, no. Tak, super. Zgnieś na tej, tak. O, super, brawo. No. A trochę już się smaruje. Już będziecie sobie mogli odcierać. Dajcie, ja wam będę sobie teraz. Tak? Tak, a wy sobie weźcie sobie stan tej serdeczki, jak kochana dobrze. No ja wam tutaj tylko troszkę leciusieńko, lekko, bo on taki ma. No i przewracaj do podróżni. Na. O tak, super. Tak? I dobry pan, nawet pan. A ja wam tu jeszcze parę akurat do wiodę. Najfajniej się ciastka piecze, prawda? No, bo ciastka są podobne. Macie ciasteczka. I ogólnie to ile minut? To znaczy tak, do minut 20-20, to zależy, kochana, jak jest w piecu, jak się piecze, bo to od pieca zależy. Zawsze mówimy, pieczemy na rumiana, ale zazwyczaj na, no tak, 180 stopni, tutaj jak pieczemy, to w 180 stopniach, no tak 20-25 minut, to zależy, jak jest. Także, no. O, widzicie? I już
grzech, widzicie, dziewczynki. I są to tanie ciasteczka, ale dobra, jak to możemy. I każdy kawałek o, do końca sobie możemy wykorzystać, nawet i takie kółko, bo i sobie szkoda ciasta, szkoda mnie, żeby był. Na pewno dzisiaj jest, ale akurat nie będziecie mieli na piarce. No, super. Fajnie się to robi, nie? Jestem pewna, że na pewno przygotujemy je w domu. No, no. Będą na pewno smakować. Na pewno będą smakować, bo to są i jak to mówią, i dla dzieci, i dla starszych. Teraz ciasto sobie włóżcie do piekarnika. Pani Stasia wam tam pomoże. No. Stasia, ustaw. Piekarnik. Na 180 stopni. Tak, pani Stasia wam tu pomoże. Później przyjdziecie, wyciągniemy ciastka. Zapakujecie, to jest wasza praca. No właśnie, no. Dziękujemy.